Już niemal na ukończeniu jest budowa drogi do pól w Wolbromowie w gminie Gryfów Śląski. Mieszkańcy długo czekali, ale się doczekali. Właściwie czekamy na nią już z 50 lat może powiedzieć, nie? Tak, że doczekali. Jaka to była taka gruntowa z dziurami? Gruntowała się wszystko woda właśnie z góry płynęła przeważnie po większych opadach to wszystko leciało się, tu zamarało nam pod sam mhm. pod sam dom i tego. Jak sucho, jak sucho było to się kurzyło za bardzo, a jak mokro to było, to było za bardzo. Teraz cieszą się, że będą mieli porządną drogę asfaltową pod domami i dojazd do pól z odpowiednim odwodnieniem i wzmocnionymi rowami. Jesteśmy tutaj na drodze dojazdowej do gruntów rolnych, ale również i dwóch gospodarstw. Jest to droga długości jednego kilometra, na którą pozyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 210 tysięcy zł do jednego kilometra no i musieliśmy dołożyć do tej drogi prawie 300 tysięcy, no ale cieszę się bardzo, bo już widać dzisiaj pierwsza część asfaltu została już zainstalowana, natomiast rozłożona a tu jeszcze, ponieważ bardzo był trudny grunt, bardzo płynny, została zrobiona taka zaprawa betonowa, a teraz zmieszana jeszcze z grysem. To musi odczekać jeszcze kilka dni i na pewno od poniedziałku już będzie można jeździć tą drogą. Tym bardziej, że no, zbliżają się żniwa, jak widać. Bardzo się cieszę, że. Ta droga doczeka się realizacji. Zresztą co roku z tego funduszu otrzymujemy wsparcie na jedną drogę. W przyszłym roku w kolejce jest już droga w Uboczu prowadząca od drogi, od drogi powiatowej do zbiorników wodnych spółki wodnej w Uboczu. W sumie nowa droga o długości 1 kilometra kosztować będzie prawie 520 tysięcy złotych. Będzie w pełni gotowa z końcem lipca.